Ja zostałem wicerzystą z przypadku, bo ja pracowałem długi czas w firmie spółdzielni inwalidów i spółdzielnia w latach 90. została rozwiązana. Takie były czasy i szukałem dla siebie zajęcia. I znalazłem w gazecie takie ogłoszenie, że są kursy witrażownicze i na taki kurs zacząłem uczestniczyć i pochłonęło mnie to tak, że do tej pory je te witraże robię. Także to ma taki początek, że dość przypadkowy, ale no niemniej taki szczęśliwy traf, że tak się stało, że no robię je i lubię robić w każdym razie. Raz, że wydaje mi się, że mam takie no jakieś minimalne zdolności manualne i to nie sprawia mi trudności zaprojektowanie czy zrobienie takiego witraża, a z drugiej strony to może takie jest takie puste i próżne, no ale coś, no zostawia coś po sobie chyba takiego, no wartość, coś materialnego i chyba to jest też taka istotna historia, że no, że nie zostawię po sobie, nie wiem, kupy dokumentów jakiejś, ale jakąś taką rzecz, którą ludzie cenią i ocenią. I to gdzieś po mnie zostanie. To chyba to jest taki główny motyw. No i lubię to robić. To jest jakby pasja moja w tej chwili. Mamy projekt, powiedzmy, motyla. Niesymetrycznego, żeby było bardziej skomplikowane. I taki projekt z tego projektu musimy robić kalkę, czyli Bristol, kalka. No może go teraz. Jeżeli jest jakiś skomplikowany, to wiadomo, że on będzie inaczej się będzie go komponowało, ale to jest prosty element. No i numerujemy 1, 2, 3, 4, 5. No i to jest, powiedzmy, nasz motyl. Taki, no, nie, trochę może nie do końca, no ale tak jakiś motylek będzie. No i mamy projekt. Możemy go wyciąć. Ten witraż klasyczny, taki włączony w ołów, technika się nie zmieniła praktycznie od średniowiecza. Są troszeczkę lepsze narzędzia, ale przedtem gdzieś rylcem stalowym też szkło cięto, teraz są kroidła takie w miarę dobre. Także, a tak to jest w sumie ta sama technika tworzenia tego witraża. No bo jak mówię, w drugiej połowie XIX wieku ten Louis Tiffany wymyślił tą taśmę miedzianą i jak gdyby zrewolucjonizowało witraż i nadało mu lżejszy charakter. Można było te lampy robić i ten lżejszy był generalnie taki delikatniejszy. No a teraz się też łączy szkło na przykład silikonem i betonem. Widziałem, no, jak byłem w Nowym Jorku, widziałem piękne witraże łączone betonem na stacjach metra takie. No, inne szkło się używa, grubsze, takie masywne, ale łączone betonem też są ciekawe, takie dość duże powierzchnie. Zrobienie witraża to jest, powiedzmy, rzemiosło, to jest jak gdyby taka rzecz wyuczona i to można robić bardziej dokładnie lub mniej dokładnie, ale tego się można nauczyć, ale chyba w witrażach najbardziej mnie tak fascynuje i pociąga, chociaż tego nie do końca potrafię, ale projektowanie witraży, bo to jest, no powiedzmy, no projekt jest podstawą jak gdyby dobrego witraża, bo jak mówię, witraż można zrobić, ale zaprojektować go to jest, no bardzo się męczę przy projektowaniu, ale lubię to robić, to jest taka chyba wyzwanie takie, no nie zdarzyło mi się, żeby się nie podobało, a i to jest satysfakcja taka, bo chyba to jest taka podstawa tego, że zaprojektować witraż i go wykonać od początku do końca. Ale to, jak mówię, to jest proces u mnie taki długofalowy, bo tam kilka dni muszę sobie oglądać ten jednego dnia narysuję, potem wracam do tego, bo poprawiam. No i jak mamy taki projekt, to też wszystko zależy, jaką techniką robimy witraż, bo witraże, powiedzmy, te klasyczne wołów, no troszeczkę inaczej się wykonuje i trochę inaczej się wykonuje takie witraże metodą taśmy miedzianej, tak zwaną metodą Tiffany'ego, też popularnie się na to mówi. No ale generalnie po takim projekcie, mamy taki projekt gotowy, skala 1:1, no to robimy z takiego projektu kalkę. Może potem pokażę, jak ta kalka wygląda. A z kalki robimy szablony i wtedy, powiedzmy, szablony sobie kolorujemy, jakie kolory chcemy nadać i wtedy
wycinamy szkła. Jeżeli robimy to w taśmę miedzianą, no to szlifujemy te szkła, owijamy szkła w taśmę miedzianą i lutujemy. Jeżeli robimy to w ołów, to po prostu szkła po wycięciu wkładamy ołów i lutujemy. I jest bardzo dużo rodzajów szkła. Powiedzmy w tej chwili, powiedzmy szkło antyczne, to jest takie szkło, które ma bardzo tradycyjny proces tworzenia szkła. To jest szkło walcowane ręcznie. I to jest szkło różnej grubości. Jedna tafla może być od 2 mm do kilku metrów gruba na przykład. To jest szkło katedralne, które jest reliefowe z jednej strony, a z drugiej strony gładkie. Są szkła tłoczone, są szkła opalowe. No, szkło opalowe to są szkła, które w XIX wieku, w drugiej połowie wymyślił pan Tiffany, takie szkło opalowe. I z tych szkieł na przykład robi się lampy. One są szkła nietransparentne, a nabierają, powiedzmy, koloru pod wpływem sztucznego światła. Powiedzmy, też istotne jest, gdzie witraż ma być umiejscowiony. Jeżeli w oknie, to inaczej też od wymagań klienta też zależy. Powiedzmy, jeżeli ktoś chce mieć przeszklenie takie półtransparentne, no to używam wtedy szkieł takich właśnie opalowych czy katedralnych, które gdyby nie są całkiem transparentne, to światło nie przenika całkowicie, jak gdyby pewna granica, że nie widzi się po drugiej stronie. No to jest chyba to, istotne jest to, gdzie ma być witraż i czy to światło ma przenikać, czy po prostu ma kamuflować jak gdyby witraż, bo też takie, no teraz się też robi też witraże, powiedzmy, no jako mozaikę na ścianę, jak gdyby tutaj całkiem używa się tego szkła opalowego, ono jest po prostu nietransparentnie, no, kolor ma sam przejście jak gdyby już. To jest chyba podstawa, gdzie witraż ma być umiejscowiony. Od tego zależy. No, ludzie prywatnie otworzyli się na witraże. Ja mam dużo zamówień właśnie od ludzi prywatnych, okna, drzwi, lampy. No i witraż to jest taka rzecz, no, indywidualna. No, nie kupi się w sklepie, nie zamówi się, nie w hurtowni. Po prostu, no, robi się pod klienta i jak projektuje witraż. I to zawsze taką mam maksymę, taką, proszę pana, proszę panią, tego w Polsce drugiego egzemplarza nie ma, bo to jest tylko jeden zrobiony dla pani. I tak jest rzeczywiście. No i chyba są ludzie, którzy to doceniają, że tak właśnie jest, że to jest indywidualna rzecz zaprojektowana dla tej osoby i no i to jest taki snobizm chyba zdrowy. No i dobrze, że taki jest. No mam takie marzenie, wie pan, no, ale to przypuszczam, że nie zrealizuję. Czy to jest takie tak, no, kiedyś wymyśliłem sobie, że chciałem zrobić ołtarz ze szkła taki. A no i no, to taka jest abstrakcja, no ale widzę taki ołtarz zrobiony ze szkła i podświetlany taki. No i mam takie marzenie, że chciałbym zrobić drogę krzyżową na przykład, taką podświetlaną. To też jest taki od dłuższego czasu tak się zastanawiam, na pewne projekty zapoczyniłem sobie takie, żeby no powiedzmy jakiś witraż, ale to taki typowy witraż podświetlany na ścianę, byłby z szkła opalowego i podświetlany od tyłu, no i taki pomysł mam na drogę krzyżową, ale no to taka jest, no, no być może się uda kiedyś, tak ktoś zamówi takie rzeczy. To. Łatwo mi się robi witraż, powiedzmy, poznać anonimową, ale jak już muszę nadać rysy twarzy, to taki mam lęk odczuwam, nadaje powiedzmy, no to takie jest, no ale nadaje Bogu wyraz, powiedzmy. I tu mam taki problem z tym, że no, a że jestem tylko amatorem w gruncie rzeczy, to nie, to naprawdę, to mam problem z tym, żeby to było jak najlepiej oddane. No i tutaj się mam, mówię, no to taki jestem, kimże jestem, żeby Bogu nadać twarz, no to tak, takie skrzywienie trochę. No a tak to, nie no, jest takie przeżycie, wie pan, to jest takie, no, jak się już zrobi, taki, powiedzmy, ten proces cały się przejdzie od projektu i się postawi ten witraż na światło i on zacznie świecić i grać, to jest ekstaza taka, to jest taka radość, naprawdę. Jeżeli jeszcze udany jest projekt i się człowiek jest zadowolony z pracy, to powiem, no nie powiem te słowa, no, ale takie słowo, no, ekstaza, bardzo mocno.